Siemaneczko, widzowie, witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda i już wiem, że czegoś zapomniałam, za to. Hej! Dobra, wróciłam i tak, wy po tytule już wiecie, jaki to jest odcinek. Lęcę dzisiaj, by to robić paznokcie, bo stwierdziłam, że będę robić paznokcie. No! Tak, i ja, jak widzicie, zrobiłam sobie jedną rękę, a drugą mam niezrobioną. Bo mamie mi się nie podoba. Bo mi się nie podobają, więc zamówiłam sobie ten akrylożel i będę próbowała robić na tej ręce tym drugim. I jak mi wyjdzie ładniej, to po prostu będę musiała zdjąć wcześniej, nawet zdejmować paznokci. No ale dzisiaj moją klientką jest Lenka. Boję się. I no co, no Lenie nie możemy przedłużyć paznokci. Ale ona trochę. Ale ja już i tak mam długie, więc. Tak, możemy trochę jej te paznokcie utwardzić, żeby po prostu jej nie pękały. A ja muszę umyć. Mama ci zaraz wszystko tutaj. Wszystko zrobię, tylko piersie za mnie krzywitam. Nie będę miała. Nie będę, co nie miała. Nie, nie będziesz miała nic. Zrobimy, będziesz miała. Czyli ja nawet nie będę miała palca, okej. No może nie będziesz miała palca. Oczywiście mam rękawiczki, bo żeby było higienicznie. Ale na samym początku chciałam z wami się przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału. Wiecie co, może zrób pojedynkę kamerę? Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka i zapraszam na kanał do Lenki. Ja sobie zamówiłam taką paczuchę, którą otwierałam wczoraj, bo już wczoraj w sumie mieliśmy dzielone porządzenie, ale no nie było Leny. Byłam z Emilką. Mamy baciki bezpyłowe. Jesteś gotowa? Nie. Nie jestem gotowa, jak mi utniesz palca. Takim czymś będziemy ucinać ci palca. No ci chyba coś. Gilotynką. Żartuję, kochanie, niczym. Będziemy utrzymywać patyczki. Wyciągamy naszą lampę i potrzebujemy podkładki. Ja ubieram rękawiczki i najbardziej się boję Lenie robić. W sensie ja się nie boję tego jej robić, tylko boję się, że ona to będzie histeryzować. A jeżeli chodzi właśnie o frezarkę, a musimy ci tutaj wszystko ładnie zrobić, Lenie, paluszki. No co ty nie chodzi? Bo ma brudne. No tutaj zapraszam te rączki mi dać. Czy się kosmetyczki, bo jestem zapach. No bo ja jestem kosmetyczką. No nie wiem. Jestem kosmetyczką, czekaj, bo tutaj. O, wow! No ale muszę, stary lakier trzeba zmyć. Niestety, ja ci go jeszcze będę troszkę frezarką tam. Co to jest frezarka? Takie coś jak u dentysty do borowania zębów, to takie. Co to jest borowanie? No, taka taleczka taka mała. Będziemy troszkę wiertać dla niej paluszki. No, nie zrobisz mi żadnej dziury. Zobaczymy, jak się nie będziesz ruszać, to nie zrobimy. To by to może. Ale wiecie, co tu w ogóle jest napisane? Przeczytam wam. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat. Czyli Lena sama może robić fryzarką. Na to wychodzi. O, mam 8 lat, ja! Biorę sobie takiego malutkiego freza, bo Lenka ma malutkie paluszki i takie. No ona ma mała, ona do mnie teraz, mama, przedłużysz mi. Ja sobie myślę, nawet jakbym chciała, to nie wiem, jakim cudem bym. To nie, no, ona jeszcze ma za małe palce. Jeszcze musisz sobie poczekać trochę. Tak szybko tipsów sobie nie zrobisz. Dobra, zaczynamy. Nie no, daję najmniejsze obroty, bo jednak Lena jest dzieckiem. Jakby co? To dam większe. Nie, ten. Ja to musiałam mieć te duże obroty, ale wiecie, ja miałam żele. I będziesz miała ładne skórki zadbane. Bo Lena sobie nie da, wiecie, wyciąć skórek tak normalnie. Nie polecam. Jak zobaczymy, jak zobaczę końcowy ten, to ocenię wam i wtedy może wam polecę i może. No przestań to! Co ty robisz? Z mojej strony wyglądała, jak chciałaś mi ten środek. No jasne, co ty? I jeszcze widzę, jakbym miała jej zrobić, wiecie, takie przedłużane paznokcie. Oczywiście Lena to za mała. Zdecydowanie podkreślę wam to, bo i tak w komentarzach pewnie będziecie pisać, ale. Przecież ona by sobie nie dała ani tym szablonem wejść pod tego paznokcia. Wyciągamy, chowamy to, żeby nam się nie podbiło. A to jest brzydkie, nie mamy. A już mam tak sposobne ręce w tych rękawiczkach? Patrz! Wstaję i wychodzę. Koniec. Dobra, to mamy schowane. Ja już mam zrobione, wszystko jest ja mam. Tak? Już pani idzie? 50 zł. No co? Ja nie jestem drogą kosmetyczką. Nie robimy dalej? Jezu, a ty mnie tak wkręca, dzieciok mój. Dobra, dawaj. To jest takie zimne, fajne, a w ogóle to jest najlepsze zimne. 4,
Teraz wyciągamy naszą... Jakie kiedyś no, o, można robić tak. Dokładnie może pani tak robić. Tak będzie po prostu perfekcyjnie. No, ale będziesz miała ładne pazurki. Nie. Ten pomysł kupiliśmy w Krakowie, tak? Nie wiem, gdzie go kupiłaś. Ja wiem, w Krakowie. W Krakowie go kupiliśmy? Tak. A tego nad morzem. Historia popitów. Tak. Tego też nad morzem. Nad morzem. Tego. Tego na świetniku. Co? Na świetniku wymyśliłam, bo nie wiem gdzie. Aha, dobra, dawaj mi czapkę. A to jest popularne, najsłowniejsze i tylko jedna osoba go ma, czyli ja. Myślisz, że tak jest? Tak, bo ten popit jest bardzo rzadki do złapienia, a ja go widziałam, ja go mam. Do lampy. Ja sobie w międzyczasie, kiedy Lena... Ej, mamy mogę na chwilę wyjść? Nie. A podaż mi telefon. Teraz mogę sobie... Już nic ci tym nie robię, chcę sobie schować. Bo chcę mieć tutaj porządunio u mnie w salonie, więc ja sobie już... Rób tak porządunio w moim pokoju, gdzie zrobiłaś bajzel. Porządek, jak ty się zrobisz w pokoju? No ty mi zrobiłaś bajzel. Nie, ja tylko ci kocy wyjęłam. Ja tego co? Tak. Ty wyjęłaś mi te rzeczy, te poduszki, no ale... Te dwie kubki. A wow, skarpetkę, dynię, poduszkę. Boże, gdyby ta Lena poszła do prawdziwej kosmetyczki, to ta kosmetyczka to by chyba oszalała z Leną. Aha. O Jezu, ja mam tak mokre... Normalnie patrz, jaki mam mokre. Mamo, nie dotykaj mnie. I teraz robimy. Raz, dwa, trzy. I do wyrzucenia. Lampę odpinamy i chowamy. Lampę. Proszę teraz ocenić. Mamy jako kosmetyczkę. Skórki były 0 na 10. To jesteś po babci, bo babcia Renata też nie lubi, jak jej ktoś skórki wycina. No tak, to mega fajne tego typu. I ja lubię takie błyszczące. Więc mogę odcienić mocno. Mocno mi jeszcze pięć. Jak tak masz, to w ogóle nic nie widać. Tak wyglądają Leny pazurki. A mamy? Ja chcę ten właśnie, on był ładny. Ale ty takich nie możesz. Co mnie to obchodzi? To jest dla dorosłych. Co mnie to obchodzi? Tak nie mówimy, bo ładne małe dziewczynki tak nie mówią. A co mnie to obchodzi? A, dziewczę. Nie. Zjadłaś widzów. No wiem. Tak, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak wam się spodobał, to oczywiście stawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subie i widzimy się w następnym. Pa! I dzwoneczek! Pa!